Siemaneczko, ja jestem Agent X, a dzisiaj zrobimy super kozacką rzecz, ponieważ dziś będziemy robili pranka na Abrz, ale yy, zaraz się dowiecie sami po prostu. Możecie już się nawet domyślać po itemkach jakie tutaj ze sobą mam, czyli ptorach napędowych, no i tych nawet zwykłych yy, dzięki którym jego villagerów zamierzam poprowadzić do naszej wioski. On będzie na pewno zdziwiony gdzie oni są, ale później się okaże, że oni sobie spokojnie tam znaleźli nowy domek, więc tutaj akurat Rad luźno z tym, bo nie będę ich tak do końca kradł, tylko po prostu je przewiozę o tam do wioski. A to zaraz zobaczymy. A teraz ja będę już szedł do Elvisa, bo się umówiłem z Elvisem, że skoro robimy wojnę pranków, to niech Elvis robi ją ze mną. No i tak, i z Elvisem będziemy dzisiaj właśnie tego pranka robić. I on mówił, że on będzie gdzieś w miejscu, gdzie stał jego stary wieżowiec. Chyba tak mi się wydaje. Dobra, gdzieś tu on jest. O, dobra, widzę już go. Siema Elvis. Dzień dobry. Elo, ej, stary, masz te. Wszystkie itemy. Mam to, co mi kazałeś wziąć. Tam, no. jest tratorów, wagoniki i no. Dobra, no to stary. To może chodź jeszcze na chwilę, bo ja tutaj oczywiście, wiesz, muszę pokazać, yy, gdzie my ich konkretnie będziemy Dokładnie. zabierać. No to zacznijmy od tego miejsca. Tutaj będzie cała ta wioska, tutaj zaludniona. Tutaj ktoś sobie Poślu. zamieszka. Yy, tutaj ktoś sobie zamieszka. Tu jest taka, yy, No tak, tak, stary, ale. Yy, ten Meka jest najlepszy i właśnie Ta, ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Tutaj, nie. E, poczekaj, dobra, weź nie musisz już wchodzić, ja to zrobię, dobra? Dobra. E, okej, okay, dobra. E, nie, wydawało mi się coś jednak, e, więc tutaj chyba luźno. No, my, e, dobra, bo ja myślałem, że ja tu coś schowałem, ale e, jednak tak nie jest, więc tutaj okej? Okay? Stary. Tutaj jeszcze to są. Jest kilka takich domków, Nockim, więc nie jest nie? już noc, więc my musimy się spieszyć, tak, bo się spieszyć nie wiemy noc. kiedy Abra wbije, a akurat jak w nocy tutaj jest tutaj, no to raczej mniejsza szansa jest chyba na to, więc gościu, mm -hmm. ja lecę tutaj oczywiście tą ścieżką i lecimy prosto do jego hotelu dla villagerów, z którego zrobimy tory, które prosto pojadą do naszej wioski, więc ty już tu za mną. No i o, Ej, w tym jomek. momencie jeszcze chciałem jeszcze jedną rzecz przypomnieć, że każdy kto subskrybuje ten kanał i napisze w komentarzu prank, to stanie ode mnie serduszko. Więc serio, jeżeli chcesz dostać serduszko, no to subskrybuj kanał i po prostu pisz w komentarzu y, tutaj prank, gościu. Tu I... agent Xa, elo. O, dobra, Elvis. Lecimy tutaj. No, no, no. nie mam jedzonka, wiesz? O, kurde, u mnie też tam z tym trochę ciężko. Dam ci siedem, jak będzie trzeba więcej panu a jak na razie my chyba wiesz czym powinniśmy się zająć? Ja myślę... Taki, ale stop, e... bękna można sprawa. Po pierwsze musimy zbudować tory, a dopiero potem będziemy ich kraść, nie? No tak, tak, tylko poczekaj, tu już muszą być napędowych, a... No tak, tak. Ej, stary, jak. Se... Dobra, tutaj rozkopiemy schodek. Jak oni będą wyjeżdżali, to zobaczymy. I dobra, bierzemy kill off. lecę tutaj, tutaj na samym zjeździe, dam napędowe ziomki. Cyk, 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 tak lecimy tutaj. E, tak, nie? żeby nie po prostu wiem, nie iść. Nie ma co się z tym jakoś zbytnio tutaj starać. Po prostu, żeby to funkcjonowało tak, jak ma funkcjonować. E, tutaj myślę, że kolejny już powinien być. Nie, stary. Prudamy, nie... Prudamy. Dobra, e, ja nie wiem, na ile można przejechać mniej więcej na jedną jest sporo, że... jest sporo. Ok, tutaj chyba w dół, o tak trzeba rozkopać. Więc tu robimy tak. I tu kolejny napędowy. No to guziciek zniknie. Cyk, cyk, nawet dwa dam, na co? Tak, nawet dwa. Dobra, Ej. No to chyba jednak damy jeden. I o to pójdzie. O tak, tak, tutaj sobie nie Dobra, ale teraz, uwaga, uwaga. Mam pomysł. No i co ty chcesz? I co ty stary krzyżyc? to, stawiamy to, proszę bardzo. Dobra, lecimy i lecimy dalej. dalej, musimy... Ej, stary, naokoło? Na po co na około? Lecimy no, jak najszybciej. Aha, na... żeby... okay, dobra, bo no, ich tak. musimy jak najszybciej ej, stary jest, ukraść. A prawie, dobra, a i przesadziłeś tu z odległością. No, masz ma rację, masz rację. Dobra, cyk, ej, tu myślę kolejne, no właśnie tutaj dałeś gdzie chciałem. Wiesz co, tu po kolei musimy to zrobić. W ten sposób żeby każdy właśnie wagonik docierał do jednego domku. Aha, ej, serio? Tak, żeby każdy miał swój domek, nie? Powinien w, właśnie nabierze profesji i w nie zamieszka. Okej, okay. i to będą już tacy normalni mieszkańcy, tak, a normalni. nie, że w hotelu sobie mieszkają w sumie. Tak, Ej, musimy. jak mieszkać I w hotelu. Dobra, cyk. No to na wakacje jest spoko, ale tak to no, chyba nie tak, za tak. bardzo, no, nie wiem sam, dobra, gościu. A jak damy tak? Ej, poczekaj, tędy będzie co najszybciej tędy będzie najszybciej, więc tak właśnie powinno to lecieć. Uh, Okej, okay. cyk. Cik, cik, damy cik, cik. tak, wiesz, damy tak. O zobacz, jak tu w ogóle dziwnie jakoś poszło, ale. Nie będziemy się oszczędzać. No właśnie, bo no, tutaj musi być to dobrze zrobione, a nie oszczędnie, więc serio. Ile ci torów zostało? Bo ja mam już, no tu sobie nadal mam sporo, więc no, nie spór, ma co mówić. E, tu zakręt, tu zakręt, tak, tak. Boom, takie o coś. ja, cię tu będzie tak. O, okej. Okay. <laughs> I tutaj mamy już pierwszy domek, więc. Nie wiem, nie, musimy to po kolei zrobić, więc tak, y, tutaj dojedziemy no do tego domku, y, więc tu będzie mieszkać pierwszy mieszkaniec y, i stary. Ale o, mega, po ja musimy też do niego wymyślić imię. O, ja cię, ale to wiesz, to trzeba będzie na nim i ogarniać. A co nie, tak ogólnie, żeby miały swoje imię. E, dobra, dobra. Jak to do nie Wiesiek, Wiesiek. Dobra, niech będzie wiesiek, tu będzie okay. mieszkał jako pierwszy sobie. Ja tutaj mam burzek, tu ma jedno, tu ma nawet jakieś itemki w skrzyni. Jak dla mnie spoko, yy, raczej nie będzie tutaj smutny. Yy, no i tu dotąd będzie dojeżdżała jego kolejeczka, więc stary, ej, stary, ja nie mam wagoników! Ale ja on cztery, spokojnie, Dobra, tyk, bo je... masz dobra. I tam zaraz Dobra, ja, ja jednym sobie aż pojadę za nim, żeby po prostu kontrolować to wszystko. I musimy teraz jednego jakoś zmusić, żeby on po prostu wyszedł i wszedł do tego wagoniku. Choć... Stary, oni przecież teraz śpią. Nieważne, pójdziemy spać też. E, dobra. Dobra, e, to wszystko działa. Nie śpią, co ty? ty? Nigdy nie śpią. Nie nisz, nie nisz, nie nie Okej i ty. Dobra. Okej. Okay. o poczekaj, chyba chętny jest, chętny jest pan? Dajesz Wiesiek. No dajesz Wiesiu, lecisz. No. Nieśmiało trochę jest, co? Ej, a może jak dam mu, patrz, patrz, zobaczymy, dam mu kotleta tutaj jakiegoś, może wtedy pójdzie. A może o. nie je mięso. O, o. O. Kurde, ha no wegetarianin. Dobra, Jeszcze tak to się robi. I w... No Wiesiu. No, ej, ej, oni naprawdę, ej, co jest? Dobra, wiesz co? wiesz co? Ja to wepchnę jeszcze dalej, tak bo to. Ej, Typie, Typie, nie nie gadaj, nie Jezu, gadaj. Jest, jest, jest. Dobra, bierzemy go i teraz trzeba szybko czekaj, tu drzwi. Czekaj. Ej, on już jedzie! Stary, dobra, zamykaj, stary, zamykaj, stary. Zamykaj. Ej, nie, zamykaj. dobra. Nie, nie, nie mogę tego zostawić. Ej. Dobra, nie, nie mogę, po prostu, bo oni zwieją jeszcze tutaj. Elvis ha zanim w ogóle się rzucił jakoś tam, więc my lecimy, zobaczymy, czy dotarł sobie właśnie tam do swojego nowego domku i serio, jeżeli tak się właśnie się stało, no to jest kozacko, ale co zrobimy z resztą jeszcze tych wieśniaków, co, bo takich jest tu już sporo. Ej, jak ty Co? Wiesiu jest pasterzem. Aha, a co sprzedaje pasterz? No ha, dobra, takie coś, spoko. Na razie myślę, że go możemy zostawić, a nie, nie możemy. To stary... On ja musi wbić do środka. Weź tutaj zniszczy tory, stawiasz drzwi i tak, myślę, pierwsze, że wtedy... Tak, właśnie. O, zróbmy to może o tak. Teraz Czekaj, bo... osuń się, osuń się, bo muszę go zniszczyć, ostrożnie. Okej. Okay. Okej, okay, spoczko. Tu jest jego u, u już domek, bo tu jest jego ten stolik, nie? I Więc tam poczekaj, mieszka, sobie... Ok. Ale wiesz, nie na torach, chcę. Ej, nie, no nie gadaj, że on teraz będzie się wygłupiał Dobra, już się ja poszedł, wiesz? Więc Ej, okej, ej nie? stary, ale my ich nie możemy tak... Ej, on jest wiewa z milionowic A On tu wróci, słuchaj, bo, bo to jest jego domek bo On ogólnie ma to w głowie, że to jest jego dom, wiesz? Bo Aha, na, niego dobra stawicie. Dobra, dobra, no to teraz musimy... ani poczekaj, my musimy jeszcze tory zro... Ej, nie Miesiu. gadaj Nie Miesiu. gadaj! Chodźcie do domu. <laughs> Nie Miesiu. gadaj, że on tam wróci Czemu on nie na tory? On nie tego mija? A, poczekaj. Teraz, teraz. O. Nie, 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 nie. Oj, wieściu. Ej, on nie wierzy, stary. Tam gościu aż do jego domku. Wiesz, aż do jego domku obchamy. Ale to jest w ogóle uparciu nie? Ej, a on mówi, że on woli tutaj mieszkać, ale ale my wiemy, że nie masz jak. On tam po prostu pojedzie. To jest w ogóle komiczna sytuacja, że on tu wrócił, nie? Masakra. Ok, e, stary on to ujedzie sobie I go trzeba jakoś tam zamknąć Ta i lecimy po kolejnego Bo już jest naprawdę dziewiąta minuta, a my dopiero pierwszego ogarniamy nie, nie, nie. stary, nie, nie. Nisz, nisz tory, nisz tory e, Stary, ja biegnę niszczyć tory Tak, szybko go Dobra, nie, jakimś skrótem, zdarzymy. skrótem Cyk. Się, mamy go Skrót. Nie, <laughs> co jest? Ej? Dobra, poczekaj, lecę tam na koniec już Zobacz, ja spróbuję go jakoś tam zatrzymać, ale co tu się dzieje? My jednego wieśniaka ogarniemy. Jeszcze się okaże, że wszystkich będziemy musieli po odcinku, po prostu tutaj brać, bo to by trwało z pół godziny, naprawdę. Dobra, on tu przyjeżdża. Chyba trochę za daleko dojechał, ale mi już się naprawdę, mi już się odechciewa z takim gościem współpracować. Nie, to się nie da. Ty w ogóle idziesz sobie teraz o tu, będziesz przy swoim domku w wagoniku yy, i lecimy po innych normalnych. Ja ci dam jeden w ogóle wagonik. Potem nie Mmm, Dobra, który, teraz do domku jakiegoś. E, Tam tutaj... e, jest domek posterza. Okej, okay. czyli kolejny taki. Tak, tylko zobaczymy jaką właśnie profesję. Okej. Okay. bo to może być różnie, wierzę o tym. Uh, o kurde, z nimi może być problem, taki właśnie, że oni różne profesje będą sobie brali. Będzie dobrze. Cyk? Wow, wow, ale tu sobie. To, nie? Dobra, tutaj w, oczywiście tak musi iść. Czy tu nie jest za. Nie, jest no. To dobrze. Ważne, so, git. E, okay, jest dobrze. Okej, cyk, cyk. Mm, tutaj wbiję. Tu jest właśnie dobry pasterza. Okej, okay. myślę, że jeszcze dwóch tak ogarniemy, co najmniej. E, stary. Elo! Nie no, on już pojechał. Dobra, ja tutaj niszczę w ogóle drzwi. E, zostawiam po prostu miejsce, żeby oni dojechali, później ich będziemy tutaj w ogóle cokolwiek z nimi robić, bo na razie to oni są tak wybredni, że to jest jakaś masakra. Dobra, tutaj wiesz jak sobie jest. No i teraz lecimy. Może w ogóle ja się sam przejadę, bo no to serio, fajnie byłoby się przejechać tutaj tym wagonikiem. Zobaczyć jak oni w ogóle sobie tu jeżdżą. Okej, okay, cyk, 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 cyk. Tutaj tutaj o tak, tak i jesteśmy już praktycznie pod samym tutaj w ogóle domkiem tych villagerów. siemka. Ej! Nie! 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 Stój! Stój, stój, stój! Dobra, zatrzymałem. Stary, masz już kolejnego klienta? E próbuję go za, właśnie zaciągnąć. Za, za Elo! Ale dość trudno. Elo! Ej, serio, oni są tak wybredni, nie chcę wejść do wagonika, no to A tak, mogę wejść się... ja do nie, a o, mamy, jak go nazwiemy? Eee, nie wiem, może być Krzysztof Krzysztof, okej, okay. Krzysztof, zamyka tutaj teraz drzwi, żeby ja uciekła Dobra, to, e, poczekaj, Krzysztofa trzeba gonić, stary Ej, Krzychus, Ej, czemu on tak ucieka, czemu? Ej, Nie, ja go popchnąłem za szybko, ja chciałem... Ej, dobra, on jeździ już do swojego domku, ewidentnie Zobaczymy gdzie w ogóle zamieszka, bo to też jest nawet ciekawa sprawa Czekaj, bo... czekaj on ma jakąś teraz profesję dziwną o, Ej, takiej nie widziałem Ja też nie Takiej nie, nie widziałem Zasza... e... Ale tutaj ja raczej jak dłużej pobędzie to mu się chyba zmieni Czekaj, to jest... E... Rzeźnik Rzeźnik, a, spoko Okej, okay, a więc teraz tak wagonik, nie tu się agent mhm. Okej okay. Mamy to, mamy to Zamknij teraz drzwi szybko e, poczekaj, ja nie mam drzwi stary Okej okay. Ej Ej. Wiesz, to nie kopiujmy lepiej, bo się zaraz wkurzy. Dobra, to lecimy dalej tutaj. On chyba, mu się chyba podoba nowy dom tak. po prostu. Tak, zaraz w domu, nie? No, czuj nie się jak spodem. u siebie w domu, yy, a my lecimy i myślę. Się... Ej, ten dom jest Czas mega kozacki. Tak, ej, co tu się stało z tym domkiem? To Piorun wolno pewnie nie. nie. Ojacie, ej, połowa Do domu. Dobra, to wyremontujemy. Tutaj na szczęście nic więcej nie uczerpiało, bo tu dużo jest mega rzeczy z drewna. Masakra. O. I tego nawet nie wiedziałem, że coś się takiego stało, stary. Ale kiedy, nie? E, no to dobre pytanie. Oj, agent. Ej, naprawdę, tu jest nadal woda? Tak, bo tu ogólnie była rzeka, nie? No tak, 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 to wiem, ale poczekaj, co ja zrobiłem, że nie tak? Ktoś tutaj zepsuł. To był chyba male Kobel. Eee, poczekaj, o, okej, okay. teraz Trzygi to jednak, okay. ja i No i... Jest... Lecimy. ok i tutaj jest trochę większy problem. Dobra, tu chyba, e, wiesz co, wagonik, a potem sam wejdzie. O, okej, okay, tak, ja bym to zrobił jeszcze tak. Albo jak chcesz, Albo wiesz co, nie, o tak tylko... O. o w ten dokładnie sposób to Dobra. bym zrobił. No i, I tu Parczek daleko wjedzie. O, ja Dobra, cię. stary, ja nie będę chodził. Chodzę, no, ja nie chodzę, ja sobie jadę. Elo. Dobra, widzę, że ty też taki sposób wybrałeś tak. przejazdzie. To jest kolejna bardzo ważna sprawa. No. Imię. Imię. Ja bym znała... A... Wiesz to, Barbara. Barbara? Tak, Barbara. A czemu Barbara? Nie, czemu nie, nie, nie. nie. Eee, kurde, taki duży dom? No tak. No dobra, niech będzie Barbara. Boczko, Tylko teraz musimy panią wbić, żeby tam właśnie sobie zamieszkała, okej. Okay. Elo, Siemano! Dobra, jesteśmy. Mm. Cyk, niszczę tutaj drzwi i stary... nie, 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 nie jedź, proszę cię Okej, okay, wbijam tu z wagonikiem. E, halo, szukam klienta, kto chętny. Szukam e, barbary. No, pani Barbara Okej, okay, cyk, cyk. Mamy ją, chyba. No, ej. A może nie? A może... Mamy ją, jed... mamy, ją, mamy, ją mamy dobra, ją. to bierzemy. E, ciebie nie prosiłem już. Ty ty, ty idziesz, ty... I nie, ty... Nie, nie bigo, dobra, udało okay. się. Ej, ona chata by jakoś za szybko trochę pojechała stary. No troszkę tak. Dobra, ty tam za nią jedziesz, a ja cię, ja cię na piechotę teraz dogonię. Zobaczymy kto Uuu. będzie pierwszy, bo ja spróbuję przebiec tak na oko... Na, może nie na około, właśnie na odwrót. sobie na skróty. Zobaczę, czy uda mi się być szybciej od Elvisa. Nie no już na pewno nie no Na pewno nie będę szybciej. Ej, Elvis tam gdzieś już dojeżdża. Nie ma, bojku. Elo. Ej, nie, ale mniej więcej porównywalnie z czasem się. <grym> Barbara jest też pasterzem. Ja e... to pasterką. Okej. Okay. To stary. My tutaj. Ja w ogóle nie. Otwórz drzwi. I idziemy stąd chyba. Źle poznałeś drzwi, gościu. Myślę, Jak to spura. źle? Trzeba tak, trzeba tak. O, oh, sorry. Trzeba tak. <grym>, a ja już walniam, okej, okay, to ja już postawię Okej, okay, a ja lecę mówi. po... Chyba ostatniego mieszkańca. Tak jest. E, oczywiście więcej ogarniamy później sobie, ale to serio, nie chcemy, żeby to tydzień trwało, więc... E, e, dzień dobry, dzień dobry, pani. Pani tu I na spacer, spacer okej. Okay. Ja tu idę w ogóle, wiesz, da, dalej sobie lecę po prostu. I myślę, że ten domek, on jest taki tak, mniejszy. Jest taki ale w takim wódki. ładnym miejscu jest akurat przy Ale to dla mnie profesja szlifiarza. Okej, okay, to będziesz szlifia. Ale się nie mylę z tą nazwą, nie? Bo to jest różnie. Kamień czwierski. No to chyba tak, nie jestem sam pewien i stary to tak ma do, do, do jechać, więc ja wsiadam do wagonika i jadę. Okej, okay, widzę, że Elvis już też za mną tu jedzie. A i ogarniamy ostatniego villagera, który go w ogóle dzisiaj weźmiemy tutaj po prostu do, na, do naszego nowego mieszkania. W sumie nie naszego bardziej do jego nowego. No i myślę, że ten prank już jest mega udany, bo Abra na pewno będzie mega zdziwiony, kurde, gdzie są moi villagerowie, gdzie są moi villagerowie, a po czym się zorientuję, że oni już sobie w wiosce mieszkają. Mm, więc dobra, wow, ja tu w ogóle przejechałem jakoś śmiesznie. Ej, no problem. Ej, jak ty, co jest? Nieważne, nieważne. Jak to się stało? To, to nie miało prawa w ogóle się wydarzyć. E, dobra, tutaj jakoś oni są znowu mało chętni. Jakich ich zachęcić? Okay. a to będzie pan Ząbek Nie, ząbek. nie, to, to będzie pan Bartosz może Okej, okay, Bartosz Albo nie, wiesz co? Nie, inaczej, Mo daj mi... E dobra Nie, 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 nie Dobra, wiesz co, chyba mu się nie chce, jednak na się rozmyślił wróci Ej, czy on się rozmyślił? Może chce do więzienia iść? Okej okay. Twój wybór jakby. Nie, on idzie za nim. Mam plan! Co? Ej, ty jeszcze go chcesz wziąć? Tak jest. Nie, on ucieka, panie, Stary, panie. stary, teraz dajesz, teraz dajesz, póki jest na torach. Teraz! Bum, 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 bum. Nie! Dobra, a jak wagonik pojedzie... Mogę ostatni wagonik, ostatni wagonik, typie! Dobra, nie, dobra, wsiadam, nie zniszczy... Aha, dobra. Mój ty... wagonik, typie. Eee, ja ja chcę, żeby on pojechał. A to stawmy go, wiesz? A może pójdę w podróż, zejść tam, ladajmy Ej, albo to okaże to się, powiem. że zaraz on będzie mieć profesję w jakimś z jednym z tamtych domków, więc chodź, my tam idziemy i serio, już będziemy. Zobaczymy, czy w ogóle tutaj nasz. no, stary. Zobaczymy, czy tam dotar po prostu koleś. Oby tak, oby tak. Okej, okay, tutaj widzę, że. Eee, okej. Okay. To jest pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Okej. Okay. I panie. Pan Panie, Wiesiek, nie, tak to był wieś, Wiesiek. Mm, Okej, okay, stary. Zobaczmy, tutaj ktoś jest, tutaj ktoś Ej, on Stam stoi my... tak od ilu minut. Dobra. To jest pan Krzysztof, czyli... czyli pani Barbara. Aha, no to... Ej, serio? Ej, Panie serio? Zika, ale fejl, nie? E, dobra. Okej. Okay. Pan Bartosz już tutaj jest. E, a, dobra, więc stary, ja myślę, że to jest tak... Tutaj już wszystko chyba i ja już będę... Znowu źle, znowu źle, <laughs> Nie. Dobra, stary, wiesz co, ja to później załatwię, teraz serio, ja już będę kończyć ten odcinek, myślę, że ten prank mega się udał, ponieważ zrobiliśmy tu kozacką rzecz, czyli ukradliśmy po prostu villagerów Abry XD, więc jeżeli chcecie więcej takich filmików, koniecznie strzelcie łapkę w górę, zostawcie suba tam na dole i oczywiście jeszcze chciałem o jednej rzeczy przypomnieć, mam swojego Instagrama, na którego możecie wpaść, strzelić tam followa, a serio, niedługo już będą jakieś kozackie zdjęcia się pojawiać, Ja byłem